jako sędziowie robimy to, co do nas należy. Zawsze krępuje mnie użycie takiego słowa bohater. Uważam, że nie robimy nic nadzwyczajnego. Tak po prostu trzeba. Przed chwilą Małgosia tutaj powiedziała o stanie wojennym, że niektórzy jeszcze go pamiętają. Ja miałam wtedy 6 lat, więc pamiętam niewiele. Dzisiaj zarzuca mi się, że jestem komunistycznym sędzią skażonym poprzednim systemem. Zarzuca mi się również, że jestem kolaborantem z Vichy. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że to nie jest tak, że jesteśmy tutaj tylko dla nas sędziów. Jesteśmy tutaj wszyscy dla nas, każdy dla siebie. Chcę powiedzieć, że jak tutaj przyszłam, zobaczyłam ten tłum, to się rozpłakałam, dlatego że takiej liczby ludzi nie widziałam tutaj, a przychodzę. Przychodzę przed ten sąd od lipca 2017 roku przynajmniej raz w miesiącu. Wtedy powiedziałam, będę tutaj z wami, póki choć jedna osoba tu będzie przychodzić. I cały czas tutaj jestem. Chcę powiedzieć, że ta ustawa, która może wejść, jest to na razie projekt. On taką ma znamienną datę, dlatego że został złożony w Sejmie 12 grudnia, tuż przed północą. Więc wszyscy dobrze znamy te daty, tak? Za chwilę będzie 13 grudnia i co wprowadza? Co nam wprowadza ten projekt? Ja pomijam to, że zabrania się sędziom prawa do prywatności, do wypowiedzi, do tego, żeby móc tutaj manifestować, ale zabrania się być sędzią europejskim. Ten projekt zabrania zadawania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli on wejdzie w życie bez zdania Trybunału Konstytucyjnego, a wiemy, kto zasiada w tym Trybunale i jakie znaczenie on teraz ma, czy będzie o tym się wypowiadał komunistyczny prokurator Piotrowicz? Ja jako sędzia nie będę mogła się zwrócić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będę musiała wydawać wyroki takie, jakich oczekuje ode mnie polityk. I to wcale nie jest prawda, że jak jestem sędzią rodzinnym, to polityk nie może chcieć na mnie wpłynąć. Otóż ja już miałam na sali rozpraw polityków z różnych opcji i wiem, co przeżywają wtedy strony. Ja oczywiście się nie uginam, ale strony przeżywały to bardzo. Ta strona, przeciwko której zadziałali politycy. Jeszcze w tamtych czasach, kiedy była stara Krajowa Rada Sądownictwa, ona przedstawiła stanowisko, w którym się sprzeciwiła temu, by politycy próbowali wpłynąć na rozstrzygnięcie sądu. W tym momencie ta rada nie spełnia swojej roli. Ona już nie stoi na straży niezależności sędziów, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ona przyklepuje to, co mówi partia, co mówi minister sprawiedliwości. Nie możemy już na nią liczyć. Właściwie teraz możemy liczyć tylko na siebie. Dlatego to jest naprawdę budujące, że tylu tutaj Państwo przyszli. I nie wyobrażam sobie... Nie wyobrażam sobie, nawet jeśli ten haniebny projekt wejdzie w życie, nie wyobrażam sobie stosować go. Nie móc odwołać się do prawa europejskiego czy bezpośrednio do konstytucji. Bo ta konstytucja i to prawo europejskie, które ma prymat nad normami prawa polskiego, takie zobowiązanie na siebie przyjęliśmy i mamy obowiązek się z niego wywiązywać. Nie wyobrażam sobie stosować te przepisy, bo jestem nie tylko sędzią polskim, ale i sędzią europejskim. Jesteśmy tu dla wszystkich, wszyscy jesteśmy dla siebie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia wszyscy sędziowie. Wolne sądy! 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 Teraz poproszę panią sędzię Katarzynę Kałwak, kolejną sędzię z zarzutami dyscyplinarnymi, co jest wielkim honorem w tym zawodzie w dzisiejszych czasach.